Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku. Jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Kochani, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam grę Dungeons of Oak Well, autorstwa Przemysława Fornala oraz Michała Łopato. I jeśli kojarzycie już trochę tę nazwę i kojarzycie także autorów tej gry, no to dobrze kojarzycie, ponieważ jakiś czas temu prezentowałem Wam pierwszą grę właśnie tych dwóch autorów oraz tego wydawnictwa, czyli Two Acorns Games i była to gra Villagers of the Oak Dell. I wtedy prezentowałem Wam to przed kampanią Kickstarter'a, jak być może widzieliście, pamiętacie, był to projekt print and play, czyli do wsparcia jakimś naprawdę fajnym, niskim kosztem za fajne pieniądze i do wydrukowania samodzielnego. I tutaj będzie podobnie, choć z lekkim twistem, ponieważ na samym końcu okaże się na końcu tego filmu, że wasza gra będzie mogła wyglądać dokładnie tak, jak ja mam tutaj, czyli z pudełkiem, z insertem, z bajerami, ale do tego przejdziemy sobie na samym końcu. No i jak wstępniak już mamy za sobą, to teraz zapraszam Was na krótką prezentację gry, czyli o co tutaj chodzi, a później moja krótka opinia o niej. W grze wcielimy się w bohaterów przeczesujących lochy, których zadaniem jest zbieranie ekwipunku, rozwój swoich umiejętności oraz walka z przeróżnymi kreaturami, aby dotrzeć do celu swojej misji, wykonać ostateczne zadanie przed innymi graczami i zwyciężyć. W trakcie każdej rundy gry rzut pulą kości określi akcje, jakie będziemy mogli wykonać. Gracze po kolei wybierają kość, która z kolei określi zasięg ruchu postaci, miejsca, z którego będziemy mogli wyprowadzić ciosy przeciwko potworom, oraz siłę kontra ataku naszych wrogów. Ruch postaci po lochach jest ważny, ponieważ na mapie porozrzucane są cenne mikstury oraz skarby, ale także efekty środowiskowe, takie jak pomocne w walce pochodnie czy śmiercionośne pułapki. Po ruchu gracze atakują potwora, wyprowadzają cięcia od wybranych symboli, zadając potworom obrażenia oraz zbierając bonusy w postaci kluczy do skrzyni czy umiejętności. Pokonane potwory zapewnią dalszy rozwój umiejętności, a te, które przeżyły, będą kontratakować celem sprowadzenia życia bohaterów do zera i zakończenia ich żywota. No, i ten z graczy, który jako pierwszy spełni cele i założenia danego scenariusza, czyli na przykład pokona bossa, zniszczy kapliczki na mapie, bądź też inne cele, które jeszcze pojawią się w tej grze, będzie wygrywać rozgrywkę. Koło akcji podzielone jest na trzy okręgi, a to, co będziemy w stanie wykonać w naszej aktywacji, zależy od kości, którą wybierzemy. Aktywowana kość w pierwszej kolejności określi punkty ruchu. Za ich pomocą będziemy mogli przemieszczać się po lochach, zakreślając przebytą ścieżkę na mapie. I tutaj będziemy stawali przed naszym pierwszym ważnym wyborem: wybrać białą kość i poruszyć się dzięki niej wolniej, ale ostrożniej, albo czarną kość, dającą więcej punktów ruchu, ale także obarczoną pewnym niebezpieczeństwem i o tym za chwilę. Oczywiście im dalej poruszymy się, tym więcej zbierzemy przedmiotów, szybciej dotrzemy np. do fontanny zdrowia, czy prędzej ustawimy się w oświetlonym miejscu, aby lepiej przygotować się na atak potwora. Być może jednak wybierzemy krótszą, ale bezpieczniejszą trasę, aby spożytkować nasze punkty ruchu tak, aby dokładnie zatrzymać się w miejscu, gdzie znajduje się pułapka, żeby nie dostać z niej obrażeń, no i oczywiście, aby późniejszy atak potwora na nas był słabszy. Jak więc widzicie, przy prostej akcji ruchu już mamy ważne wybory. Następnie będziemy sprawdzać kolorowy punkt, czyli pole, z którego będziemy wyprowadzać cięcie w potwora, z którym walczymy. I tutaj ten wybór już będzie naprawdę bardzo ważny. Od tego bowiem punktu możemy poprowadzić linię do innego wolnego punktu. Jeden zużyty punkt, czyli taki, do którego jest doprowadzona jakaś linia, nie może być użyty ponownie, chyba że użyjemy specjalnej umiejętności. Po narysowaniu linii będziemy zbierać przekreślone bonusy, takie jak klucze potrzebne do otwierania skrzyń czy punkty umiejętności. Najważniejsze jednak są kolejne ciosy, kolejne cięcia i więcej przecinających się linii, bowiem za każde przecięcie linii, które wypada na ciele potwora, ten będzie otrzymywać obrażenia. Po zakreśleniu wszystkich punktów zdrowia potwora zostaje on pokonany, a my będziemy otrzymywali wskazane na nim nagrody. Bardzo ważna jest więc kolejność i strategia. Jeśli nie będziemy mogli przeprowadzić legalnego cięcia, potwór ucieknie, zadając nam przy okazji obrażenia. Ostatni wewnętrzny krąg określi obrażenia zadane przez niepokonanego jeszcze potwora. Tutaj zmierzymy się z konsekwencją nieostrożnego, zbyt szybkiego ruchu po lochach. Rzucamy wskazaną kością i zgodnie z tabelą i rodzajem kości potwór będzie zadawać obrażenia. I tutaj aspekt wyboru tych akcji za pomocą kości naprawdę bardzo mi się spodobał, bowiem to od nas zależy czy narazimy się na atak potwora, ale być może dobiegniemy do mikstury, która złagodzi bądź zapobiegnie takiemu atakowi. Być może uda nam się dotrzeć do skarbu, odblokowując kolejny ekwipunek niezbędny do pokonania bestii, aby ta nie zdążyła nawet wyprowadzić nam uderzenia. Przede wszystkim jednak musimy pamiętać, że czas płynie i to płynie bardzo szybko. Niekiedy po prostu nie będzie czasu na to, żeby ostrożnie, powoli poruszać się po lochach, bowiem musimy wypełnić cel scenariusza przed końcem gry. I nie zapomnijmy, że na kilku graczy to zawsze będzie wyścig. Ten, kto jako pierwszy pokona bossa, zniszczy kapliczki, czy właśnie zrobi cokolwiek innego, co twórcy jeszcze sobie wymyślą, szybciej od innych graczy ten będzie wygrywać rozgrywkę. W tej grze szybko przekonamy się, że bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniego sprzętu, nie damy rady pokonać silniejszych przeciwników. Ok, początkowe potwory da się, jak najbardziej da się pokonać bez żadnych dopalaczy, ale gdy pokonamy słabego potwora, a będziemy znajdować się w dalszej części lochów, przyjdzie nam zmierzyć się z potężniejszym przeciwnikiem, a ci będą wymagali sprytu, sprzętu i umiejętności do pokonania. Grupy wrogów, leczące się potwory, przeciwnicy, przy których musimy uważać, gdzie atakujemy, żeby przypadkiem ich nie wzmocnić. Właśnie przy nich będziemy musieli używać wcześniej zdobytych umiejętności. Między innymi będziemy mogli użyć zdobytych symboli, żeby zwiększać obrażenia naszych ataków. Inna umiejętność mówi, że możemy wykorzystywać już wcześniej zużyte pola, aby przeprowadzać do nich więcej cięć, ale na przykład także inna umiejętność mówi, że możemy używać tarcz, aby bronić się przed atakami potworów. Każda z postaci w trakcie rozwoju odblokowuje także specjalne dla siebie umiejętności. Przechodzenie przez ściany, wyważanie drzwi, negowanie pułapek, ogłuszanie potworów to wszystko są naprawdę bardzo potężne zdolności, które mogą nas uratować w ciężkich sytuacjach. Dalszy rozwój, a przy okazji dalsza asymetria to ekwipunek. Zdobywając kolejne jego elementy, odblokowujemy dalsze bonusy i umiejętności, czasami też korzystając z bonusów kolekcji pasującego do siebie sprzętu. Także szybki rozwój naszych bohaterów, nie tylko w sprzęt, w umiejętności, ale także w bardzo mocne mikstury, to jest właśnie sposób na pokonanie potężniejszych potworów. Czasami, dla niektórych bułacha z pozoru, mikstura skupienia, za pomocą której możemy użyć linijki, pomoże zaplanować cięcie w taki sposób, aby wyprowadzony cios przechodził przez jak najwięcej kluczowych punktów. W tym miejscu chciałem odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy w ogóle gry tego typu Roll and Ride nadają się do tego, żeby być pełnoprawnym lochoszlajaczem? No i oczywiście bardzo dużo osób stwierdzi, że te mechaniki rzucanie kosteczkami, wykreślanie czegoś przylgnęło już na stałe do gier euro. Żeby zbierać zasoby, wydawać je na kolejne zasoby, a później żeby wydawać je na jakieś punkty zwycięstwa. I ten kto będzie robić to najlepiej, ten będzie wygrywać grę. Jakiś czas temu jednak pokazywałem Wam, że gry z taką mechaniką mogą być pełnoprawnymi boss battlerami, a w przypadku Dungeons of the Oak Dell wychodzi na to, że możemy poszlajać się po lochach bez tony plastiku, bez dziesiątek figurek. Mamy tutaj bowiem przeszukiwanie lochów, zbieranie sprzętu, mamy rozwój i niezwykle trudną walkę z potworami. I uwierzcie mi, bosowie, którzy tutaj się znajdują, bez problemu poradzą sobie z nieprzygotowanymi poszukiwaczami przygód. Mi osobiście bardzo spodobało się inne podejście do tego Traita i wykorzystanie tych mechanik na zupełnie inny sposób. Wykorzystywanie zakreślania linii do cięcia potworów, celując przy okazji w kluczowe części ciała czy słabe punkty jest naprawdę super i to jest właśnie świetne, że twórcy nadal potrafią bawić się różnymi mechanikami i zrobić z tego coś nowego i coś naprawdę świeżego. No i pomimo tego, że w grze znajduje się naprawdę bardzo dużo potworów, do których musimy podchodzić inaczej, obierać inne strategie i dodatkowo też mamy różne postaci, różnych bohaterów, mamy dwie różne mapy, czyli scenariusze. Każda taka mapa dalej też jest podzielona na różny poziom trudności. No to twórcy obiecali, że w czasie kampanii pojawi się także więcej nowych bohaterów, więcej potworów, więcej bossów, inne scenariusze, ale także pojawi się kampania dla gracza solo. Ma to być coś w rodzaju rogalika, przy którym nasza postać będzie się rozwijała z każdym kolejnym podejściem do gry, ale. Wracając jeszcze do klimatu samej gry i takiego odczucia przeszukiwania lochów, to jeśli ktoś lubi bajery, lubi usprawnienia i gadżety, to twórcy wzięli pod uwagę to i przygotowali dla wspierających pliki do samodzielnego wydruku 3D. Będziecie mogli więc zamienić swoje pisaki na miecze, linijki na tarcze, a do całej gry przygotować pudełko według instrukcji, a nawet wydrukować insert. I wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma dojście do druku 3D, ale tym razem będzie tutaj na kampanii, Taka opcja, bowiem po kampanii wszyscy wspierający będą mogli zamówić właśnie takie wydruki, włącznie z laminowaniem kart. Z tego co wiem, na ten moment na kampanii będziecie mogli wesprzeć grę podstawową za 6 euro albo pełną wersję gry za 12 euro. A te pliki do samodzielnego wydruku, czy grafiki na pudełko z instrukcją, jak je złożyć, będą dorzucane do każdego wsparcia. Dodatkowo też dla wszystkich wspierających pierwszego dnia będzie tak zwany early bird, czyli specjalny bonus, a to i tak nie koniec, ponieważ twórcy przewidują jeszcze konkursy dla wszystkich wspierających. I na samym końcu, co jeszcze możecie otrzymać, i specjalnie teraz od nas, ponieważ dogadałem się z autorami gry, że stworzymy specjalną promkę. Bardzo możliwe, że to będzie jakiś mackowaty, obrzydliwy potwór, być może jakiś boss, jeszcze nie do końca jest to określone, ale będzie od nas od Zaku Board Games, specjalna promka. No i teraz, jak zdobyć taką promkę albo fizycznie, albo właśnie razem z innymi plikami. Ale także będzie jeszcze konkursik. Także już teraz przechodzę do szczegółów. Co zrobić, żeby otrzymać taką naszą specjalną promkę do swojego zamówienia? Musicie, po pierwsze, co jest oczywiste, subskrybować nasz kanał. Po drugie, musicie w komentarzu napisać hashtag Dungeons of the Oak Dell. Napiszę to w opisie tego filmu dla ułatwienia. A następnie w tym komentarzu musicie dać znać, jakiego potwora bardzo, ale to bardzo nie chcielibyście spotkać w jakimkolwiek lochu. Ale uwaga, dodatkowo, autorzy gry pojawią się na planszówkach w spotku, i tam, jeśli wsparliście wcześniej grę i odwiedzicie stoisko autorów, no to także wtedy otrzymacie taką naszą specjalną promkę już w wersji fizycznej. No i w taki sposób właśnie możecie otrzymać naszą specjalną promkę, ale teraz przechodzimy do konkursu. Dla trzech osób, które wsparły kampanię w przeciągu pierwszych trzech dni kampanii oraz oczywiście napiszą komentarz tutaj pod tym filmem, że biorą udział w konkursie i potwierdzą, że wsparły taką kampanię, to dla trzech osób. Wybierzemy, rozlosujemy specjalne zestawy właśnie takiego wydruku 3D. Nie będziecie musieli kombinować, żeby na własną rękę to wszystko drukować z plików, które dostaniecie ze swoim wsparciem, tylko właśnie trzy wybrane przez nas osoby dostaną cały ten zestaw czyli dostaną pudełko, insert, miecze, tarcze, zalaminowane karty wszystko to dostaną do swojego wsparcia za darmo. Z naszej strony my postaramy się o to, aby mniej więcej w połowie kampanii odezwać się do trzech wybranych osób. Przypominam jeszcze raz tych, które wsparły kampanię i dadzą znać w komentarzach, odezwiemy się, żeby skontaktować się z nami później po kampanii w celu przekazania właśnie takich zestawów z drukiem 3D. No i co, wydaje mi się, że to by było wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Na samym końcu chcę powiedzieć, że tak jak zawsze bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wspierać polskich twórców, żeby wspierać polskich autorów i przede wszystkim, żeby wspierać małe polskie niezależne studia, ponieważ to od nas zależy, czy takie studia będą dalej się rozwijać, tworzyć naprawdę fajne projekty. No i to od nas zależy właśnie wsparcie takich super fajnych, kreatywnych pomysłów i kreatywnych gier. I to już naprawdę było wszystko. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten film. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani właśnie takim lochoszlajaczem, ale w wersji wykreślano-rzucanej. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. I przede wszystkim, jak już wsparliście ten projekt, to oczywiście, że także dajcie znać w komentarzach, że zrobiliście to, a weźmiecie wtedy udział w konkursie. I być może właśnie zgarniecie takie miecze. I oczywiście tarcze, które są naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo fajne. Ode mnie na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie hej!